Rozpoczynamy program Miasto Żyje. Dziś m.in. Rok Broniewskiego w Płocku i słodka niespodzianka na koniec karnawału. Kolejne przejścia dla pieszych w Płocku będą bezpieczniejsze. Miejski Zarząd Dróg pomaluje, doświetli i dodatkowo oznakuje 12 takich miejsc. O wskazanie lokalizacji drogowcy poprosili policję i Straż Miejską. Jednym z najniebezpieczniejszych jest przejście przez Aleję Kobylińskiego w pobliżu pływalni. Tylko pod koniec 2011 roku doszło tam do 4 wypadków. Wkrótce oprócz czerwono-białych pasów na jezdni i specjalnego oświetlenia, na Kobylińskiego zostanie zamontowany system dyscyplinowania kierowców, wymuszający jazdę z prędkością do 40 km na godzinę. Bezrobotni z Płocka krok po kroku uczą się, jak założyć własną firmę. Szkolenia zorganizował Miejski Urząd Pracy, a zajęcia prowadzą przedstawiciele różnych instytucji, m.in. Urzędu Miasta, ZUS-u, Sanepidu czy Urzędu Skarbowego. Nigdzie nie otrzymacie lepszej i takiej ważniejszej wiedzy niż właśnie od osób, które na co dzień zajmują się tą problematyką, na co dzień pomagają osobom w rejestracji firm. Osoby chętne do udziału w kolejnych edycjach mogą zgłaszać się do organizatorów telefonicznie albo osobiście. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Pracy. Maturzyści z Płocka jak co roku spotkali się na Starym Rynku i wspólnie odtańczyli poloneza. Mimo sypiącego tego dnia śniegu, przed ratuszem stawiło się około 400 osób. W pierwszej parze szedł prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, w drugiej zaś jego zastępca Roman Siemiątkowski. Samo zatańczenie poloneza na Starym Rynku to podobno dobra wróżba i gwarancja zdanej matury. Dodatkowo prezydent życzył młodzieży, aby czekający ich wkrótce egzamin otworzył im drogi na wszystkie wymarzone uczelnie. Wszystkiego dobrego, samych celujących bardzo dobrych ocen na maturze. Od wyjątkowej wystawy rozpoczęły się obchody roku Władysława Broniewskiego. W Książnicy Płockiej można oglądać eksponaty przywiezione z warszawskiego Muzeum Poety. Wśród nich m.in. zdjęcia Broniewskiego z lat młodości. W wernisażu wzięła udział córka poety Maria Broniewska-Pijanowska. I to Mazowsze, i wieża, i katedra, i tłumy, i to wszystko, i Wisła. Naprawdę były dla niego jakimś sednem. Dziękuję bardzo, że pamiętacie. Dziękuję bardzo, że macie tyle serca dla niego. Rok Broniewskiego uroczyście rozpoczął prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Bo czy się to wszystkim podoba, czy nie? Jego patriotyzm, miłość do ojczyzny, piękne liryki zasługują na to, by o nich mówić młodzieży, by je czytać, by o nich pamiętać. Podczas wernisażu nie mogło zabraknąć choćby próbki poezji Broniewskiego. I znów jestem w Płocku, i znów konwaje psia krew, a w Radziwiu Kaczeńce i Jaskry, i o świcie, i o północy. Należałoby pójść do Brwilna albo do Łąska. Sprawa nie bardzo pilna. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do obejrzenia ciekawej wystawy. Składa się na nią kilkadziesiąt zdjęć z okresu PRL-u. Przedstawiają m.in. członków organizacji młodzieżowych, pracujących w czynie społecznym czy biorących udział w zlotach partyjnych. Na fotografiach można oglądać postacie znane dziś z życia publicznego, a działające kiedyś pod ziemią młodzieżowym, np. Stefana Niesiołowskiego czy Bronisława Wilsztajna. Ekspozycja będzie dostępna do 4 marca w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zastępca prezydenta Płocka, Roman Siemiątkowski, spotkał się w ratuszu z pływakami, którzy wrócili z zawodów w Mytyści. Naprawdę duży sukces. Ekipa nie była taka liczna. Także w imieniu prezydenta swoim własnym i tutaj wszystkich pracowników Urzędu Miasta Płocka bardzo serdecznie Wam gratuluję tego sukcesu. Z naszego partnerskiego miasta podopieczni Jurija Szyczkowa przywieźli 25 medali, w tym 11 złotych. Sukces płoczan był tym większy, że w zawodach brało udział 180 zawodników z 4 krajów. Na zakończenie coś słodkiego. Tłusty czwartek już za nami, ale karnawał wciąż trwa. Warto wykorzystać te ostatnie dni i bez wyrzutów sumienia poobiadać się pączkami. Nie musicie ich przygotowywać sami, wyręczą Was fachowcy. Tajemnica dobrych pączków.
tkwi w recepturze pączków, którą stosujemy już od dawien dawna, z dziada pradziada. Piekarnia, którą odwiedziliśmy, dziennie smaży około 2,5 tysiąca pączków. Ale na tłusty czwartek zrobiła ich ponad 30 tysięcy. Nie zalegały na półkach w cukierniach. Przeciwnie, rozeszły się jak świeże bułeczki. I tym słodkim akcentem żegnamy się z Państwem.